Piękna pogoda, piękne tereny. Zobaczcie tutaj. Jedziemy z Dzikim na stawy Kulesza. Dostałem sygnał od Sławka i od Maćka z Intermarché, że wcześniej ustawili tam puszkę fundacji i że już się prawie zapełniła. Więc idziemy rozliczyć zbiórkę publiczną, podziękować serdecznie właścicielom łowiska, a przy okazji chciałbym się zapytać o wiele spraw związanych z zarządzaniem takim łowiskiem. To jest już takie... O, widzę wędkarzy, mnóstwo. To jest już łowisko z tradycjami, ono nie jest nowym łowiskiem, więc na pewno właściciele mają dużo ciekawych informacji do przekazania. Zobaczymy. Jesteśmy na miejscu. Tak wyglądają obiekty. Tutaj mamy sadzę. Tam mamy kolejny staw. O, tam dzieci polują rybę. Zobaczyć, co to takiego. Dzień dobry. Duży karp. I sam go złapałeś? No. Spotkałem dwóch wędkarzy. Jak masz na imię? Sebastian. To jak ja. I? Sebastian i Dawid. Słuchajcie, często tutaj jesteście? Tak raz w miesiącu, zależy. Ja akurat, znaczy kolega rzadziej, ja trochę częściej. Już troszeczkę. Dzisiaj akurat trening przed zawodami. Aha, a zawody też tutaj będą? Tak, też tutaj na tej wodzie za tydzień, sobota. I zobaczymy. Jakie tutaj ryby łowicie przeważnie? Tutaj głównie karpie, tu na tym stawie takie do 2,5 kg. Z amur, są jesiotry, są też jakieś tam pojedyncze sztuki suma. To głównie takie. Reszta to już takie raczej płocie, drobnica. Rozumiem. Więcej. Najwięcej typu... taki 2,5 kg karpi. Takie 2,5 raz mi się tutaj trafiła taka czwóreczka, ale to tam było raz. Mhm. A tak to nic poza tym. Łowna woda? W miarę łowna, nie jest najgorzej jak na te okolice, co tutaj mamy. A raczej tych łowisk tutaj takich stricte karpiowych czy komercyjnych jest niewiele. Mhm. Także przede wszystkim blisko tutaj mamy i w ciągu 15 minut możemy się tutaj dostać. Także to też przemawia, że czasami po pracy na 2-3 godzinki można sobie wyskoczyć. Udogodnienie jest. Stanowiska są oddzielone od siebie, widzicie. O, Sławek już przyjechał, cześć. No dobrze, stanowiska są rozdzielone, każdy ma tutaj swoją taką platformę, z której łatwo można ustawić faktycznie sobie sprzęt. Regulamin, zasady, nie wiem, nazwę to atmosfera, wam się tutaj podoba? Generalnie to jest miła atmosfera, idzie pogadać z wędkarzami, którzy tutaj przyjeżdżają i wymienić się gdzieś tam doświadczeniami. Gdzieś ktoś coś komuś podpowie, wiadomo, tutaj na zawodach może jest inaczej, ale tak jak się przyjeżdża rekreacyjnie połowić, no to... Jest zdrowa, nie ma niezdrowej rywalizacji. Jeden drugiemu podpowie na co łapał, co mu brało, co... No tak, można wyczuć. Tak. Zmienić tam strategię i tak dalej na podstawie tego, że ktoś się podzieli informacją. Tak, my tu dosłownie dzisiaj jesteśmy od pół godziny i póki co są jakieś wskazania, ale... Tu chłopczyk przed chwilą złapał karpia, o drugiego wyciągają. Proszę.
dosłownie w 5 minut jak tutaj jestem. Także jest zabawa, akurat pani teraz wyciąga. Także jest fajnie, pójdziemy dalej zobaczyć. Powodzenia życzę. Dzięki. Nie wolno, ty nie lubisz robaków, czy tam, nie wiem co tam jest. Nie, tam tylko peleci. O, to może jednak lubi pelet. Dziki, zostaw to. Chodź tutaj. Chodź, zostaw. Chodź, chodź, nie przeszkadzaj, chodź. Cały dziki. Trochę się ochłodzić musi. Zostaw, zostaw, chodź. Tak, może pan sobie przyjechać, może pan sobie wykorzystać ten voucher. Kiedy dobrze, chce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ile pan dzisiaj złowił? Proszę? Ile pan dzisiaj złowił? 90 kg, w tym jesiot. No to pięknie. A jeden był taki duży, że nie mogę sobie poradzić na tym mostu. Chciałbym go. Ojej. 22, ile miał 22 i ptileś. Ja pierniczę. Prawie 23 kg. No tylko pierwsze zapytałam, czy ma go na macie, nie? Przespacerujemy się, rozmawiamy w tej chwili o tym, bo przy liczeniu zbiórki zadzwonił telefon, że pan, stały bywalec, tak, tutaj, złowił? Tak, karpia? 22,5 kilo. 22,5 kilo. Stały bywalec. Takie szczęście. Pani Małgorzata i pan Hubert Kulesza, prawda? Tak. Są jakby gośćmi. Ja bardzo dziękuję za to, że możliwa była u was przeprowadzenie zbiórki publicznej na zasilenie działań Fundacji Ratuj Ryby. Pójdzie to na sprzątanie prawdopodobnie brzegu Warty i na oczyszczanie dna dla dzieci. Zobaczymy, na pewno zorganizujemy coś za te środki. Jest wielu partnerów, którzy się dokładają, więc coś się wymyśli. A teraz zobaczcie, znajdujemy się już na obiekcie. Proszę powiedzieć o coś o tych stawach. Kiedy powstały może? Stawy powstały w latach 91-92. Powstały na wyniku bardzo podmokłych łąk. Były najpierw w państwowych gospodarstwach rolnych, następnie zostały sprywatyzowane. Od 6 ponad lat jesteśmy całkowicie właścicielami. Mamy je wykupione na własność. Obiekt składu jest od całej powierzchni 42 hektary, lustra wody około 30 hektarów, 7 stawów. 3 stawy już są stawami komercyjnymi. Staw tak zwany, my to nazywamy rodzinny, staw jeden, staw drugi przeznaczony dla tak zwanych zawodowych wędkarzy, ryba, wszystko powyżej 5 kg, właśnie dzisiaj padł rekord 22,5 kg w tym sezonie. I trzeci staw typowo na zawody karpiowe, gdzie organizują sobie jakieś koła wędkarskie, jakieś zakłady pracy. Pozostałe 4 stawy to są typowo stawy hodowlane, prowadzone jest tam hodowla karpia, amura, tołpygi. Przeznaczone jest na uzupełnienie tych stawów wędkarskich, jak i na sprzedaż już bezpośrednio, zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Super. Teraz jakbyśmy tutaj zatrzymali się, to rozumiem, że tam mieliśmy właśnie taki ogólny, duży staw dla wędkarzy, prawda? Tak, tak. Tam się właśnie znajdują głównie karpie? Tak. Jesiotry? Karp, jesiot, amur, ten lin, szczupak. No jakaś tam płoć, wiadomo, płoć, się tak, znajdzie. Oczywiście tak zwana drobnica. Mamy również tutaj małe oczko, tutaj te co widzimy dla pstrągarzy. Tak zwana tylko sezonowe. Jeszcze mamy te pstrągi. To jest dla urozmaicenia pobytu na łowisku. Czyli są młodzieży, która no praktycznie się dopiero uczy, ale no dla urozmaicenia asortymentu, że się fajnie. Są też pstrążki do złowienia. A tamten staw? Tamten staw to jest też na tak zwane uzupełnienie magazynów, no i dopuszczamy też tam świeżą wodę. Nie? Rozumiem. I tu jest typowy stawek tak zwany magazynowy, czyli po odłowach przeznaczane jest tutaj są wszystkie ryby, które przeznaczone są do sprzedaży. A, taki naturalny sadz, można powiedzieć, który może się sobie łatwo skontrolować, spuścić wodę i tak dalej, a tam jest ten duży profesjonalny, tak? Profesjonalny, gdzie obowiązują oczywiście maty, środki dezynfekujące, ryby są tak zwane no-kill, czyli wpuszczane są z powrotem do stawu. Organizowane są również też zawody, jak i w weekendy można również zrobić zasiadkę nocną. Aha, czyli można... popularne, tak? Można przyjechać do państwa na nockę.
Tak, jest ograniczona oczywiście ilość miejsc, zapisy już praktycznie na półtora miesiąca do przodu są wszystko wykupione. Rozumiem. Można zorganizować zawody sobie, tak jak można. Tutaj słyszeliśmy. Oczywiście pikniki, z tego co widzę, rodzinne też, bo my akurat jesteśmy za piknikami rodzinnymi, żeby dzieci też mogły przy okazji, jak tata łowi, to mama może zobaczyć, jak dziecko się bawi, a podczas zabawy nabywa wiedzę dotyczącą właśnie biologii, życia ryb. Wędkarstwa, przyznam się szczerze, że mało, ale jest tyle wiedzy do przekazania dotyczącej biologii, że one potem wiedzą, łowiąc ryby, no co czynią tak naprawdę. I tu jest ten profesjonalny, tak, duży staw. Z dużą rybą. Średnia głębokość tych stawów? Około 1,5 do 2 metrów. To jest jeżeli czym się jest zajmować. Jeżeli jest stan wody, no troszeczkę mamy teraz niedobory w tym roku, zwłaszcza na stawach hodowlanych. Tutaj udaje nam się w jakiś sposób uzupełniać. Woda skąd jest? Macie zasilanie? Woda jest rzeczka Dojca, która, ale to jest rzeczka nieźródlana, natomiast jest to zlewowa i po prostu jeżeli nie ma opadów, to nie ma wody. No. A tak było od wiosny, a te opady, które przychodzą teraz, niestety ziemie gwałtowne, ziemia wszędzie wkoło jest wpajana, tak, i nie zlewa się. Tak. Nie zlewa się. To, co wiosną się złapie, to jest nasze. Tu jeszcze wracając, to propagujemy te wędkarstwo również dla dzieci, o czym świadczy, że od dzieci nie pobieramy opłat. O, zapraszamy, zobaczcie, rodzice. Dzieci faktycznie mogą tutaj wyrzucić na moment smartfona, o ile się uda. Tak. I poćwiczyć. Ja tutaj przyszedłem, to właśnie dziecko złapało 2 karpie na tamtym stanowisku. Akurat taki fajny obrazek. Szkoda, że nie sfilmowaliśmy tutaj tego potwora. No to ile lat tak naprawdę jest tutaj inwestowane? Bo rozumiem, że część ryby, tych największych ryb została tutaj od tamtego początku, że tak się wyrażę? Tak. Stawami zarządzał już mój ojciec, teraz ja z żoną. Natomiast stawy mamy już wcześniej w Dzierżawie, a teraz na własność już 20 ponad lat. Także to jest troszeczkę już czasu. I to hodowla jest tych dużych ryb, selekcjonowane są duże ryby, wpuszczane są tutaj. No, pana zdaniem, jakby chcieć wystartować dzisiaj, no nawet z takim jednym stawkiem, to ile lat pracy jest potrzebne, żeby mieć i nazwę to ciekawą rybę, no niech będzie to powyżej tych 5 kg, już nie mówmy o takich tam 15 czy 20, można oczywiście nabyć, ale tak z własnej faktycznie produkcji, to jest 5, 10, 15 lat. Minimum, żeby doprowadzić do, zobaczcie, takich właśnie obiektów, w których pływają takie. Non-stop inwestujemy cały czas, takie ryby. Robimy nowego, nie. Cokolwiek tutaj się uda wygenerować jakieś zyski, to wszystko wchodzi tu z powrotem. Inwestycje. Ja po prostu pracuję gdzie indziej i mam jeszcze. Także to jest inwestycja, jest non-stop. Ci, co jeżdżą w stadzie bywalcy, to widzą to po prostu i to doceniają, że wszystko co się zmienia. I wszystko robimy pod wędkarzy, infrastrukturę, ona się zmienia co roku coś. No, praktycznie co miesiąc nawet bym powiedział, że coś. Co miesiąc coś. Co miesiąc coś. Na pewno fajne jest to, że robi się coś, co się lubi. Nie? Tak, także tutaj no. Ja jestem rybakiem, ichtyologiem i wędkarzem jednym, więc dlatego też zadaję właśnie takie pytania, żeby troszeczkę uświadomić tych, którzy, no tak sobie nazwę to, wejdą na taki obiekt, nazwijmy to komercyjny, prawda? I no, nie do końca mają pojęcie faktycznie, ile trzeba pracy, żeby mieć się z czego, nazwijmy to, cieszyć. W sensie, ja tu już mówię o kwestii jakby finansowej, bo to nie o to chodzi, to tak pan powiedział. Inwestycje na obiektach stawowych są w zasadzie cały czas. To jest nieustanne. Mieliście jakiś problem na przykład z rybą kiedykolwiek? Nie. Nawet nie mieliśmy żadnych dużych przypadków jak zwanych chorób twórczych czy takiego. Mamy panią ichtiolog, która opiekuje się stawami cały czas. Jak się coś zdarzy, zaraz zgłaszamy, to jakieś takie powiedzmy, nigdy nie musieliśmy stosować antybiotyków na tym obiekcie. To jest najważniejsze. To jest sukces. Robimy wszystko, staramy się robić wapnem, solem, ale nie, nigdy nie było potrzeby antybiotyków wprowadzać na żadne łowisko. No to gratuluję, bo to jest, to faktycznie czasami jest to konieczne po prostu, żeby uratować to, co jeszcze zostało w zbiorniku, prawda? Dla zawody to jest większy od tego.
Następnie jest potem jeden staw jest 4-hektarowy, jeden jest 3-hektarowy, jeden jest 2-hektarowy, a największy jest jeszcze prawie 7 hektarów. Także, że... One są wszystkie połączone paciorkowo, czy niezależnie? Nie, one są niezależnie. Mamy rzekę Dojce, która no nie niesie wody teraz, jest zastawiona tama, nie niesie. Natomiast woda do każdego z tych stawów jest doprowadzana kanałami tymi bocznymi. Bardzo dobre rozwiązanie w momencie, ten wyrowie jest cały czas woda i ona do stawu. Każdy staw jest niezależny. To jest bardzo ważne przy odłowach. Istotne przy odłowach i istotne przy chorobach, że nie ma możliwości przejścia jakby czynników chorobotwórczych do stawu. Ostatni taki przypadek ewidentny, to mieliśmy gdzieś jakieś 15 lat temu, można by powiedzieć 20 lat temu, właśnie na tamtym jednym ze stawów, natomiast mamy tu taką trochę fajny układ, że pracownicy, którzy tutaj obsługują te stawy, mieszkają akurat na końcu stawów. Aha. Czyli widzą. Czyli jest dzieje. Ten kontakt, że jak on jedzie do domu, to jedzie przez wszystkie stawy, jedzie do pracy, też jedzie przez stawy, nie? Nie mówi się, że nigdy nie ma możliwości. I mieliśmy taki mały w tamtym roku incydent, to tam też nie może do nawet pokazania. Natomiast tam próba kradzieży ryby z łowiska. No ale to się zdarza, to są tak zwane ubytki. Tak samo jak naturalnymi ubytkami są ryby zerwane, źle wyhaczone, ale po to jest tak zwany, jak to nazywam, rodzinny, że tam niech się uczą. Tam te kazy są do 3 kg. Nie? Mamy też jesiota, dosyć dużą obsadę, natomiast no jesiota nie hodujemy tutaj, tylko kupujemy mniejszego, no i potem staramy się, niech sobie rośnie. I, no wczoraj też tutaj na tym stawie przy mnie, tak tam na końcu, gdzie ten samochód stoi, facet wyłapał 12 kg jesiota. Nie jest to rekord, ale no też w ostatnich dniach. A rekord jaki jest? 17 kg jest jesiota. Pięknie. A hodujecie jakie ryby, jakie gatunki? Karpia, amura, tołpy, gebstrom, szczupaka. Rozumiem. To te kupujemy po prostu na rybek kroczek i te hodujemy. Rozumiem. Podhodowujecie sobie do wagi handlowej. Tak. A na przykład już z drapieżników okonia to, że się tak wyrażę, jak okazyjnie gdzieś się uda kupić, to i tak ten to jeszcze. Jest tutaj wpuszczany. Ale szczupaka kupujemy też... tak zwanego palczaka. Palczaka. Mhm. No i uda się, to się uda. W tym stawie, w tym roku też tam chyba 7-8 kg szczupak. W tym stawie jest trochę szczupaków dużych. Nie? Sandacz? Sandacza nie. Nie, próbowaliśmy, nie przyjmuje się sandacz i no nie próbujemy dalej. No, nie ma sensu, jak się faktycznie nie przyjmuje. Nie przyjmuje się. Nie? Musi mieć troszeczkę spokoju, musi mieć tutaj tej wody. Parę takich bardzo dużych tołpych, no tam około 20 kg, 25, ale to tak na zasadzie rekreacji, ciekawostki. Rekreacyjne ciekawostki, tak to na wędkę raczej nie bierze. Natomiast, no, żeby było. Gdzieś się to czasami pokaże. Czasami za ten ogon. Się, bo to czasami, jak jest układ nawet słońca czy czegoś, no tak. To widać, jak płynie czy coś, to jest tego. No. Czyli można u Państwa sobie przyjechać też kupić rybę, prawda? Tak. Wędzoną widziałem. Tak. Wędzicie własnym sposobem, że tak się wyrażę. Tak, w odcie i. Jeżeli ktoś organizuje jakiekolwiek zawody, imprezy, również może sobie zażyczyć rybę smażoną. Przygotować tutaj, jest przerwa tam, tak, ta i obiadowa, czy... różne formy, no zobaczcie. Cateringu są wszelkie możliwości tak zwanego usługi cateringowej. Robimy na dziczyźnie też niektóre imprezy. No, mieliśmy kilka zakładów ciekawych. No zapraszamy, słuchajcie, na głównej trasie, tak? Teraz przyjeżdża DAF, tak? O. Firma DAF. No, na głównej trasie, Ikea, Nestle, niedaleko Bayer, Poznania, słyszycie, bardzo blisko Wolsztyna, można naprawdę, tak słyszycie, w tych ptakach, w tej ciszy sobie odpocząć. W weekend pewno nie ma miejsca, co? W sobotę i w niedzielę to jest już pełno. Dzisiaj tam jest około chyba z 15, tak może. No jakby się... wędkarzy. Każdy ma swoje stanowisko, widzę, nie ma jakichś tam kolizji. Nie, to się staramy, żeby to było. Zobaczcie, jest porządek, czyściutko. No, trzymanie kosztuje. Duże ryby. Jeśli akurat zaczął wykaszać, no to ma 2 dni na to, żeby wszystkie stawy wykosić. Ale też w takich miejscach na wędkarze troszkę mi się wydaje mniej bałaganią. No, jak jest czysto, tak, to głupio rzucić. My mieliśmy zawsze ustawione kosze. Natomiast ten COVID spowodował to, że nie wolno było tych koszy mieć.
I tak teraz, nawet jak już to ustało, nie wyciągamy tych koszy, dlatego że wtedy wrzucają do koszy, obok koszy, taki cały bałagan. Dziki! A teraz... A teraz znoszą śmieci, tam mamy zbiorniki, wyrzucają tam. No, wygodnie. No niestety tworzą niesamowite ilości tych śmieci, ale przy stawach nie ma to, co kiedyś było. Znaczy nie było nigdy strasznie, bo to tak nie możemy powiedzieć, że było strasznie, ale... Ładnie, naprawdę widać. Czysto, schludnie. Zapraszamy serdecznie do nastawy Kulesza. Znajdziecie na pewno na stronie internetowej. Numery tak samo są, tak, można dzwonić, można rezerwować, można odpoczywać. O, też stawy Kulesza? Tak. Podlinkujemy stawy Kulesza. My serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu zbiórki. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Tutaj zobaczcie, w jakie piękne miejsce z dużą ilością możliwości, czy zakładowych, czy organizacyjnych, czy zawodów, czy Dnia Dziecka. Chętnie też możemy tutaj przyjechać i takiej rodzinie jednej, drugiej, trzeciej, czwartej zaproponować jakieś zajęcia edukacyjne dla dzieci, żeby te dzieci oprócz łowienia ryb miały jeszcze dużo zabaw. Żegnamy się z wami i serdecznie zapraszamy na stawy Kulesza. Wygaduj się, zobaczymy. Tak. Słuchajcie, ważna jeszcze informacja, jeszcze tutaj wracając. Ryby są karmione tylko i wyłącznie naturalnym pokarmem. Tak, tylko zboże, to jest pszenica, pszenżyto i duże ilości łubinu oraz grochów. Mamy tutaj bardzo dobry układ z kolegą, który obsługuje centralę nasienną. Wszystkie połówki, wszystkie te rzeczy udaje nam się tak zwane zagospodarować, wykupić i tylko tym poziomem. Nie używamy żadnych peletów, granulatów, czegokolwiek. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nawet... Nie, no to brawo. To wpływa też na smak ryby, bo właśnie klienci sobie chwalą to, że nasza ryba nie trąci mułem, jest apetyczna. To jest jakby... No, dobra w smaku i wracają do nas. W ogóle Fundacja Ratuj Ryby duży nacisk kładzie właśnie na tę naturę, na nieużywanie też zanęt, niebrudzenie wody, ale także na tę naturę, którą mamy z tego mięsa, najbardziej jakby dzisiaj wartościowego, jak jest dostępne przecież na naszym rynku, ze względu właśnie na to, że są karmione pokarmem naturalnym. Także tutaj gratulacje. I razem ze Sławkiem chcieliśmy Państwu przekazać, to może już Sławek też już wręczy, że ja już trzymam kamerę. Dziękujemy. Na rozpoczęcie też takiego karfika. Chcielibyśmy częściej tutaj Państwa gościć. Zapraszamy oczywiście. Na pewno będziemy sobie korzystać. Nie ma sprawy. Szkoda, że półtora miesiąca wcześniej trzeba się na nockę zapisać. Gdzieś tam jeszcze możemy. Jakieś miejsca się znajdą, żona wszystko obsługuje. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Co, oficjalnie teraz otworzymy puchę. Faktycznie powiem Wam szczerze, wszystkim już serdecznie dziękuję, bo jeszcze nie było w życiu takiej ciężkiej puchy. Tu widzimy Sławka, współpomysłodawcę w ogóle tego całego wydarzenia. Z Maćkiem tutaj odwiedzają stawy i postanowili przywieźć puszkę i ku miłemu zaskoczeniu faktycznie jest, no zobaczymy ile tego jest, ale jest ciężka. Przeprowadzimy protokół przeliczenia zbiórki. No i też jak to zazwyczaj bywa, protokoły przeprowadzamy nagrywając materiał taki, jak to się mówi? Archiwalny? Dowodowy. Dobra, dawaj, otwieraj. Dziki zainteresowany. Tak? Przynieśliśmy karpika. Ufundowanego przez Sławka. Niesamowitego wolontariusza tutaj naszego. Jeszcze właściciele nie wiedzą nic o tej niespodziance. My się najpierw zajmiemy obowiązkami. O ja, ale będzie liczenia. Dobrze, że komputer wziąłem. No słuchajcie, wysypujemy. Chyba wysypiemy co, ale ja nie mogę.
Ojej, no to jest, ale żółciaków jest. Bank mnie prześwięci. Będzie liczenie. Będzie liczenie. Chyba na raty nawet, nie? Poszczególne nominały. Chyba tak. Dobra. Słuchajcie, ustawię gdzieś tutaj. Żeby była. Ale co? Trzeba zrobić miejsce w takim razie. Ja się tutaj przesunę. Na razie protokół też. I będziemy. No dobra, ja zaczynam od tych jedynek w takim razie, bo to jest tego. Fuj, te zaraz od to co bierzemy. Bierzesz jedno groszówki? Tak, jedno groszówki biorę. No. 10 jedynek. 510. Już. 5, 5.